Seniorzy z całego powiatu zjechali na spartakiadę do Gniezna, którą zorganizowało dla nich Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan. Impreza to okazja do mini rywalizacji, a przy okazji do spotkania swoich rówieśników w celach integracyjnych. To już jest 17. edycja imprezy organizowanej przez Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan z pod receptą na zdrowie. Bardzo się cieszymy, bo to już jest naprawdę maksymalna ilość uczestników, dla których można było zorganizować tą spartakiadę tutaj na hali sportowej. Oczywiście impreza jest zorganizowana także przy wsparciu środków Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego. Cieszę się, że ten aspekt sportowy budzi tak ogromne zainteresowanie ze strony seniorów. Seniorzy będą się bawić przez najbliższą godzinę czasu, wszyscy w konkurencjach sportowo-rekreacyjnych. Dla zwycięzców zaplanowane są pamiątkowe medale, 6 najlepszych stowarzyszeń, bo tutaj w imprezie uczestniczą przede wszystkim senioralne organizacje, osób dorosłych, osób z niepełnosprawnościami, ale także kluby seniora, czy to w Gnieźnie, Przymoku, czy na Winiarach. Mamy reprezentację łącznie w ilości 19, a więc 19 reprezentacji stowarzyszeń z terenu miasta Gniezna, ale także gminy Trzemeszno, Witkowo, Kłecko i Kiszkowo. Oczywiście no, cieszymy się, że wszyscy przede wszystkim przyjeżdżają na tą imprezę w ramach także wzajemnej integracji, fajnie się bawią. Dla każdego przewidziany jest także gorący posiłek w postaci obiadu, ale mówię, to co jest najważniejsze, to że wspólnie z przedstawicielami władz miasta, powiatu wręczymy pamiątkowe trofea dla zwycięzców. Jest z nami inicjator także tej imprezy, pan poseł Tadeusz Tomaszewski, prezes Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan, który 17 lat temu zainicjował tą imprezę i stara się z nami co roku tutaj przebywać. Bardzo fajnie, bardzo miło jest tu, cały zespół, wszystko cieszymy się naszym zespołem i naszymi wygraniami, które zdobywamy. Jest. A ta spartakiada skłania do tego, żeby troszeczkę więcej sportu w życiu seniora było? Tak, żeby był sport, żebyśmy się rozwijali, żebyśmy no, używali, żebyśmy pomiędzy ludźmi byli. Bardzo mi się podobają. Są takie rozsądne w miarę dla osób w każdym wieku. Każdy może się też sprawdzić swoją sprawność. No, poza tym no, fajna impreza. Odrywa ludzi od codzienności, od takiej nudy, takiego, szczególnie ludzi starszych. A czy ta spartakiada ludzi starszych, tak, gdy mają czas wolny, skłania do tego, żeby troszeczkę więcej tego sportu w życiu było? Wie pan, w moim przypadku to ja muszę ćwiczyć i ćwiczę, bo inaczej stałbym się osobą niepełnosprawną. Także muszę, bo wie pan, mam kłopoty z nogami, z chodzeniem. Dlatego regularnie spaceruję. W spartakiadzie uczestniczyło około 250 osób.